Bóg do czegoś nas wszystkich powołuje, tak jak zaproszonych gości. Księdza Daniela, byłego wikariusza naszej parafii. Księdza Mateusza, który wygłosi konferencję o powołaniu chrześcijańskim. Oraz siostry Iwonę, która podzieli się z nami swoim świadectwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Raz, raz. Nie wiem, czy słychać. Ty usłyszy? Słychać? Dobra, słychać. Moi drodzy, na sam początek proszę, kto może, niech wstanie. Przeczytamy fragment, krótki fragment z Ewangelii Świętego Jana, a potem dalsza część, która mam nadzieję wyjaśni, dlaczego ten fragment i jaka jest treść w ogóle tego, co nad czym chcemy się zastanowić. Początek Ewangelii Świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało. A bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie. A życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Oto słowo Pańskie. Dzięki, możecie usiąść. Moi drodzy, dlaczego ten fragment, skądinąd trudny, bo Ewangelia Jana jest jedną z tych trudniejszych, w ogóle no już na sam początek, po tych trzech zdaniach, które tutaj były, to już można wyczuć, że to jest trudny tekst, abstrakcyjny, jakiś, tu nie ma konkretnych sytuacji, tylko jest jakieś takie gadanie trochę nie wiadomo o czym, tak? Słowo było światłością, słowo było Bogiem, to w końcu nie wiadomo kto jest co, świeci, nie świeci, gdzie świeci, czemu świeci i o co tu chodzi. Ten fragment celowo chciałem wziąć dlatego, że powołanie, tak jak zresztą wybrzmiało tutaj w tym wprowadzeniu, jest pojęciem bardzo szerokim. Ono nie dotyczy tylko księdza, czy tylko siostry zakonnej, bo czasami na przykład patrzę w waszą stronę, tutaj zdaje się macie pomoc medyczną na swoich kamizelkach. Czasami na przykład się mówi, nie, że jest ktoś lekarzem z powołania, taki prawdziwie zaangażowany lekarz. Albo że ktoś jest nauczycielem z powołania. To jest taki dobry nauczyciel. Ktoś, kto no, uczeń się nie boi takiego nauczyciela. Wiadomo, że nie nakabluje. Czasem jak trzeba, to konkretnie wytłumaczy, ale to jest dobry nauczyciel. Dobrze się do niego wraca. Mile jest na jego lekcjach. Nauczyciel z powołania. Powołanie jest słowem bardzo szerokim. I tutaj chciałbym się skupić na tym, że to jest słowo. Bo tak jak było tutaj w tym wprowadzeniu, żeby odczytać nasze powołanie. Nie? No ale co to znaczy, że ja mam odczytać powołanie? Macie dzisiaj tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat i teraz wam tu ktoś przychodzi i mówi, żebyś odczytał swoje powołanie. Czyli co? Najprościej mówiąc, powołanie można porównać do słowa. Do słowa, które trzeba zrozumieć. Zobaczcie, że ja do was już tam mówię którąś minutę i tu leci cały czas potok słów. Ze mnie się wydobywają różne dźwięki. Te dźwięki my rozumiemy. Dlatego, że mówię w języku, który jest zrozumiały, którym my wszyscy się raz posługujemy. Nie mówię do was teraz po węgiersku, nie mówię teraz w suahili. Mówię w języku polskim, którym wszyscy się posługujemy, to jest dla nas język zrozumiały. Nasze uszy wyłapują te słowa. No i my potem je rozumiemy. Tak? Gdybym was teraz poprosił, żeby każdy z was wyobraził sobie chleb, proszę was, niech każdy sobie teraz wyobrazi chleb. Taki zwykły, normalny, jaki żeście jedli. No to chleb
To jest słowo, które ja do was powiedziałem. Ale każdy z was rozumie to słowo i ma jakieś skojarzenia, wspomnienia z tym chlebem, dzisiejszą kanapkę. Nie? Może ktoś przyjmował chleb eucharystyczny, może ktoś był na mszy. Każdy ma inne skojarzenia, ale macie coś tam w pamięci, pamiętacie, rozumiecie, znacie to słowo, ono nie jest wam obce. I teraz jak zrozumieć to słowo powołanie? Czym to powołanie jest? Moi drodzy, ja bym to przyrównał właśnie do tego słowa. Do każdego z was, może to już się stało, a może to się dopiero stanie, tego nie wiem, ale do każdego z was Bóg mówi słowo. Do każdego z was, do ciebie mówi to słowo, które jest konkretnie dla ciebie. To nie jest jedno słowo dla wszystkich, nie? Tylko ty konkretnie dostajesz to jedno konkretne słowo. My to różnie nazywamy. My to mówimy, że to jest plan Boży, że to jest wola Boża, że to jest moje powołanie. Ale teraz właśnie zadanie moje jest takie, że ja mam to słowo zrozumieć. Jak to zrobić? Odpowiedź kryje się chyba w samym pochodzeniu tego wyrazu słowo. To nasze ten polski wyraz słowo, są dwie opcje. To znaczy na dwa sposoby się tłumaczy, skąd pochodzi wyraz słowo. Jedni mówią, że słowo kojarzy się z innym wyrazem sława. One są bardzo podobne w naszych uszach. Słowo sława, czyli coś znanego, coś publicznego, coś rozpoznawalnego. Właśnie przed chwilą to był ten przykład chleb. Wszyscy, jak tutaj jesteście, umieliście zrozumieć to słowo, wyobrazić je sobie. Nie? Słowo i sława, że to jest jakby pierwotnie chodziło o to samo, coś rozpoznawanego. Ale jest jeszcze druga opcja, czy drugie wytłumaczenie, skąd się wziął ten wyraz. I to mnie jakoś trochę bardziej przekonuje. Słowo kojarzy się też z innym wyrazem. Łowy. Słowa łowy. Złowić, wysłowić się, złowić coś, złowić rybę, wysłowić się. Te słowa znów są podobne. Słowo i łowy, że to niby z tego samego się wzięło. I słowo wtedy oznaczałoby coś, co trzeba złapać, żeby ci nie uciekło. To są te łowienia tych słów. To jest coś, co przychodzi i jak nie złapiesz, nie zrozumiesz, to poleci. I właśnie to powołanie to jest to jedno słowo, które Bóg do ciebie mówi. Dla niektórych to jedno słowo będzie znaczyło zostań księdzem. Całe życie bądź w sutannie. Odprawiaj mszę świętą. Dawaj ludziom przykład o mnie. Dla kogoś innego to słowo będzie znaczyło bądź żoną i matką. Właśnie z tym chłopakiem weź ślub. Miejcie razem dzieci, wychowujcie je. Nie? Dla kogoś innego to słowo będzie znaczyło, on tak zrozumie, nie? Zostań lekarzem, bądź prawdziwym lekarzem, pomagaj ludziom, nieś ludziom zdrowie, walcz o ich życie, bądź dla nich dobry. Nie wiem, jakie słowo idzie do ciebie. Nie mam pojęcia. To jest właśnie, na tym polega cała zabawa, że to ty sam musisz zrozumieć. Tego nikt za ciebie nie zrobi. To się może stać tylko w tobie, że tylko ty jeden, tylko ty jedna jesteś w stanie odczytać, usłyszeć, złapać, złowić, zrozumieć to słowo, które idzie w twoim kierunku.
Dlatego wybrałem ten fragment Ewangelii Jana, bo tam mieliśmy takie zdanie, to się od tego zaczynało, że na początku było Słowo. Słowo było u Boga. Słowo było Bogiem. My, ludzie wierzący, my, którzy modlimy się w Kościele, my, którzy nazywamy siebie chrześcijanie, wierzymy, że Jezus jest właśnie Słowem. Naszym Bogiem jest Jezus i On jest Słowem. W Nim jest cała treść. W Nim jest to, co całym naszym życiem staramy się zrozumieć. Nie? To Słowo, które idzie w Twoim kierunku, czyli to powołanie właśnie, które możesz zrozumieć, które możesz złapać, które starasz się uchwycić, to jest właśnie to, co Jezus ci daje. On ci daje swój plan dla ciebie. Bo tak jakby Jezus dzisiaj przyszedł i powiedział, ja mam taki plan, żebyś w twoim życiu stał się taki, albo taki, albo taki. Złapać to, zrozumieć i odpowiedzieć na to, to się właśnie nazywa rozeznać powołanie. To jest przygoda na, no nie wiem, na całe życie chyba można powiedzieć. To się nie dzieje raz. Bo jak się raz odczyta, to potem trzeba cały czas wchodzić w to i okazuje się, że to słowo coraz więcej znaczy, ono jest coraz głębsze, coraz mocniejsze, coraz więcej ze sobą niesie. I teraz właśnie chciałbym prosić siostrę Iwonę do nas, żeby siostra właśnie opowiedziała, jak to jest w jej przypadku z tym odczytywaniem tego słowa.